Rozpoczynamy okres wakacyjny. Po gorących zapowiedziach E3 niestety przychodzi okres stagnacji. Deweloperzy pracują w pocie czoła, aby dostarczyć nam na jesień największe marki. W lipcu zabraknie zdecydowanego faworyta. Trafi się kilka mniejszych gier, które postarają się powalczyć o naszą uwagę. Zapraszam na najlepsze premiery gier lipca. Nemesis Mysterious Journey to gra przygodowo-logiczna, w której dwójka bohaterów, Bogard i Amia, zostają wplątani w tajemniczą intrygę. Rozwiąż łamigłówki, poznaj trzymającą w napięciu do samego końca intrygę. Oto tajemnicza planeta Regilius, olśniewająca pięknym, egzotycznym, wielopoziomowym i tajemniczym ekosystemem. Nic dziwnego, że toczyły o nią walkę syndykaty kolonizatorów oraz prywatni eksploratorzy. Ostatecznie oaza złóż naturalnych i minerałów obecnych na Regiliusie okazała się zbyt mała. Walki ustały, a różnorodne teleportacyjne biura podróży zamieniły te miejsce w swoistą atrakcję turystyczną. Premiera 8 lipca na komputerach. Kolejna odsłona popularnego symulatora Formuły 1. Co przyniesie najnowszy sezon? W końcu do F1 2021 trafi pełnoprawna kampania fabularna. Gracz wcieli się w początkującego kierowcę, którym marzeniem jest ścigać się i wygrywać z najlepszymi. Tytuł skupi się także na grze multiplayer oraz kooperacji. Jeżeli znudzi nam się ściganie, możemy wcielić się w rolę menadżera oraz wprowadzić zespół na salony. Fani tego sportu na pewno nie mogą się doczekać. Premiera 16 lipca na wiodące platformy do grania. Klasyk. Pierwotnie wydany na Nintendo Wii w 2011 roku został zoptymalizowany pod kątem konsoli Nintendo Switch z płynniejszym sterowaniem ruchowym, a także nowo dodanym schematem sterowania opartego na przyciskach. W historii osadzonej na początku osi czasu The Legend of Zelda Skyward Sword HD Link podróżuje między światem ponad chmurami a wielką nieznaną poniżej w poszukiwaniu swojej przyjaciółki z dzieciństwa Zeldy. Uzbrojony w swój niezawodny miecz i tarczę, w tej epickiej przygodzie Link zmierzy się z potężnymi wrogami i rozwiąże skomplikowane łamigłówki. Premiera na Switcha 16 lipca. Twórcy Agony powracają z nową grą, która ponownie może zaszokować. Gracze wcielą się w tytułową subkubę, która przemierza piekielne krainy. Nie zabraknie brutalnych starć bronią białą, jak i czarami. Succubus jest bezpośrednią kontynuacją Agony. W tej części będzie mniej skradania się na rzecz większej ilości akcji. Tytuł przygotowany jest wyłącznie z myślą dla pojedynczego gracza. Premiera na komputery pod koniec miesiąca. Po okołorocznym opóźnieniu gra Orcs Must Die 3 trafi na większą ilość platform. To już trzecia część humorystycznej gry z gatunku Tower Defense. Zadaniem gracza jest odparcie ataku zielonych wrogów przy pomocy różnego rodzaju pułapek. Tytuł ponownie wyróżni się kolorową oprawą graficzną oraz olbrzymią ilością humoru. Czas uruchomić konsolę i powstrzymać złych orków. Premiera na konsole aktualnej i nowej generacji 23 lipca. Tym sposobem dobrnęliśmy do końca zestawienia. Koniecznie daj znać, na którą grę najbardziej czekasz i dlaczego. Sekcja komentarzy należy do Was, tymczasem zapraszam do wchodzenia na naszą stronę internetową wideotesty.pl oraz sprawdzania naszych kont społecznościowych. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale.